Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym niedzielnym zgromadzeniu. Cieszę się, że nawet w wakacje udaje nam się tutaj przyjechać i też witam wszystkich gości, wszystkich sympatyków i witam również wszystkich tych, którzy właśnie z wakacji oglądają nas z różnych zakątków Polski. Mam nadzieję, że ten czas dzisiaj będzie dla nas szczególnym czasem, gdzie będziemy mogli uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, rozpoczniemy nabożeństwo kilkoma ogłoszeniami. Mamy kilka ogłoszeń, które my dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez nie przeszli. Pierwsze ogłoszenie jest następujące, że w najbliższą środę kazaniem będzie usługiwał pastor Marek Budziński. Dzisiaj pastora Marka akurat nie ma, musiał wyjechać do Sopotu. Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, ale już w środę i potem w przyszłą niedzielę też pastor będzie i też będzie wtedy usługiwał kazaniem. O właśnie. A i w przyszłą niedzielę, poza kazaniem pastora, będzie jeszcze wizytacja naszych gości z Japonii. Przyjedzie zbór, który tutaj wspiera nas w naszych działaniach z pomocą dla osób z Ukrainy. I przyjadą tutaj, będą też nabożeństwie, będzie można się z nimi zapoznać. Pastor Yasushi Tomono będzie tutaj z nami. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu przyjechałem z obozu, ale nie było możliwości, żeby się podzielić z wami krótką relacją z tego wydarzenia. I powiedziałem, że dzisiaj to uczynię, także dzisiaj tak też to pokażę. Mam nadzieję, że zdjęcia są teraz będą wyświetlone. Mam taką nadzieję, że się zaraz... No cóż, jeżeli jeszcze raz? Już... Jak widać, zawsze jakieś techniczne kwestie. Moi drodzy, mieliśmy na obozie 42 uczestników. Przez cały obóz Bóg obdarzył nas piękną, ciepłą pogodą. I przez cały obóz też mieliśmy naprawdę dobry czas, gdzie Ewangelia była głoszona. Tematem przewodnim naszego obozu w tym roku dla młodzieży było Boże Królestwo. Więc patrzyliśmy na Boże Królestwo z różnych perspektyw, na to, czym się charakteryzuje Boże Królestwo i też w tym, w jaki sposób się ono przejawia, jak powinniśmy się zachowywać w Bożym Królestwie, czym się różni nasze Królestwo Duchowe od tego Królestwa naszego ziemskiego i jakie jakby różnice w nim panują. Tutaj takie książeczki były właśnie wydawane, gdzie młodzi mogli studiować Boże Słowo, robili sobie notatki. Tam po lewej stronie jest fragment z Pisma Świętego i potem tam były różne pytania do tekstu. Także każdy obozowicz otrzymał taką książeczkę i potem taką sobą potem też ze sobą zabrać z powrotem. Tutaj są akurat warsztaty z Starego Testamentu. Mieliśmy brata tutaj ze zboru, Oskara Berenta, który bardzo się interesuje Starym Testamentem i on poprowadził taki przegląd Starego Testamentu na obozie i to był bardzo duży hit. Ludzie bardzo się cieszyli z tego warsztatu, dużo się dowiedzieli.
Tu są warsztaty kulinarne, poprowadzone przez siostrę Asię Berendt, przepraszam, siostrę Asię Berendt oraz Karolinę Amroziewicz. I tu były różne smaki świata. Byliśmy też na paintballu, także można było się postrzelać kulkami. I zasadniczo mieliśmy naprawdę, naprawdę dobry czas. I Pan Bóg pobłogosławił w różnym zakresie. I tak jak w zeszłym roku, jak mówiłem też o obozie, tak również w tym roku mieliśmy takie przeświadczenie jako kadra, że znowu Bóg po prostu nas w szczególny sposób pobłogosławił. A tu są warsztaty z kraftów, a wcześniej to były gry i zabawy właśnie w tematyce królestwa, także jakiś król się też pojawił. I naprawdę Bóg nas chronił w różnym zakresie i dziękujemy Bogu za to i dziękujemy Wam za to, że nas też wspieraliście modlitwami w tym czasie. A tutaj to jest taka zabawa, gdzie na czas trzeba było wydmuchać mąkę z kubka. Możecie spróbować w domu też, to jest bardzo... No, na czas można spróbować się z kimś poścignąć, mąkę z kubka wydmuchać. Nie jest to łatwe zadanie, ale wszyscy byli ubrudzeni i zadowoleni. O, tutaj właśnie jaka to radość jest z tego powodu, że mąkę można z kubka wydmuchać. Także tak, warto zachęcać młodych ludzi na wyjazdy. Ja również w ramach kolejnego ogłoszenia zachęcam jeszcze siostry na wyjazd. Zrobimy takie ładne przejście, bo jest w tym tygodniu wyjazd dla kobiet. Wszystkie kobiety z zboru są serdecznie na ten wyjazd zaproszone i proszone są o kontakt razem z siostrą Angeliką Adamczyk. Czyli jeżeli jakaś siostra chciałaby się jeszcze zapisać, to proszone jest, żeby się skontaktować z siostrą Angeliką Adamczyk. I wtedy na taki wyjazd będzie można pojechać. I moi drodzy, jak to bywa w służbie w zborze, jak to bywa w takim typowym życiu zborowym, bywają chwile radosne, czyli takie jak ten obóz, ale bywają też chwile smutne. I ze smutkiem chciałbym poinformować o odejściu naszego brata Lecha Kopcia. Zmarł w piątek rano i będzie pogrzeb w ten nadchodzący piątek tutaj, o godzinie 12 będą miały miejsce uroczystości pogrzebowe i o godzinie 13:30 na cmentarzu przy ulicy Żytniej będzie miał miejsce sam pogrzeb. I jest taka serdeczna prośba o to, żeby dwie siostry albo dwie osoby chętne w piątek o godzinie 11 zgłosiły się do siostry Beaty Chęcik albo do brata Mirka Chęcika, żeby pomóc w przygotowaniu tutaj jedzenia na miejscu. I proszone są też cztery osoby do tego, żeby też przyjść na 11 i przygotować ciasta, bo tutaj po pogrzebie będzie poczęstunek. Także jeżeli ktoś może w piątek o godzinie 11 przyjść wcześniej, to jest bardzo proszone, żeby się zgłosić do siostry Beaty Chęcik, bo to będzie bardzo, bardzo pomocne. Będziemy jeszcze czytać wspomnienie Beata Leszka na nabożeństwie i będziemy się też modlić o Huberta, ale to będzie w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. I moi drodzy, czy mamy może jakieś pozdrowienia? Dziękujemy bardzo za pozdrowienia z drugiego zboru ewangelicznych chrześcijan w Inowrocławiu. We Włocławku, dziękujemy. Z Chicago. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia z Chicago. Dziękujemy za pozdrowienia z Francji. Dziękujemy za pozdrowienia z Niemiec. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia z Ukrainy. Ja przesyłam albo przekazuję serdeczne pozdrowienia od prezbitera Andrzeja Seweryna. To właśnie też świętajnie się z nim przez chwilę widziałem, także też was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia z kościoła na Skale. Dobrze, czy mam jeszcze urodziny? Proszę o wyświetlenie. I w tym tygodniu urodziny obchodzą Agata Kalinowska, Grażyna Podsiadły, Małgorzata Spozowska, Anton Temczenko i Janusz Sobiech. Czy są te osoby tu na sali? To bardzo proszę o powstanie. Niech was Bóg błogosławi, będziemy się też o was modlić. Moi drodzy, zachęcam teraz do tego, żeśmy powstali. Zaśpiewamy jedną pieśń, po czym się wsłuchamy w Słowo Boże.
doświadczeń ciężką chwilę. Obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Do 16. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, by miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Panie Boże, tak Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś naszym dobrym pasterzem. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, nas prowadzisz po najlepszych pastwiskach. Panie, Ty się o nas troszczysz, masz o nas staranie. I Panie, okazałeś nam tak wielką miłość, że poszedłeś za nas na krzyż, aby za nas umrzeć, za nasze grzechy. I Panie, potem zmartwychwstałeś i dajesz nam nowe życie. Panie, niech ta prawda dzisiaj wybrzmiewa z tego nabożeństwa, z wszystkiego, co tu będzie miało miejsce. O to Cię, Panie, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam do tego, żebyśmy się teraz przywitali i zaśpiewali kolejne pieśni tego nabożeństwa.
wiecznie trwa. W tym złamanym pokoleniu, choć ciemność trwa, widzimy, że tylko w Nim jest wybawienie, wiarę swą mamy w Nim. Królestwo diabła zwyciężył już.
Chciałbyś też przekazać pozdrowienia. Douglas, zapraszamy. Yeah, so just to take a few minutes to give you greetings. Chciałem was pozdrowić serdecznie. So I have a bit of a history with the church. Mam pewien związany w pewien sposób z tym zborem. So you're celebrating 30 years. You're celebrating 30 years of your pastor being pastor this year. W tym roku obchodziliście 30-lecie swojego pastora Marka. Yeah, so I can remember his first year. Ja dobrze pamiętam jego pierwszy rok tutaj w zborze. And I've been here many times during those 30 years. I przez te 30 lat byłem tutaj wiele razy w zborze. I've enjoyed being in this pulpit many times during those 30 years. I przez te 30 lat wielokrotnie tutaj zwiastowałem z tego to miejsca. And I hope this is not the last time for me. I mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy tutaj stoję. I hope I will see you again. Mam nadzieję, że się z wami jeszcze zobaczę. So I'm a pastor from New York State. Jestem pastorem z Nowego Jorku. I'm also president of a small Bible college in the United States. Jestem też rektorem biblijnego koledżu w Stanach. And so if you can believe it, I'm still doing youth camps in Poland after 30 years. Po 30 latach ciągle też jestem zaangażowany w służbę z młodzieżą. I just finished another youth camp. I właśnie skończyłem pomoc też w jednym obozie dla młodzieży. I also have some students here in Poland. Mam też tych studentów w Polsce. They're actually working at Word of Life. They have a camp near Łódź, as you may know. I ci studenci służą w obozach Word of Life koło Łodzi. So for some of you, which may be very few of you, dla niektórych z was, you can remember when I had small children. Możecie pamiętać, kiedy przyjechałem tutaj z małymi dziećmi. So they're all grown now. Teraz to już są dorosłe osoby. They have children of their own. Mają też własne dzieci. Which makes me a grandfather. Więc jestem już dziadkiem. So I'm very happy about this. Więc też jestem so greetings to all of you from myself, from my wife, więc ja was serdecznie and my growing family. Moja rodzina. I hope to see you again. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. I'm here for about 1 month in the winter and 1 month in the summer. Jestem zazwyczaj jeden miesiąc w zimę i jeden miesiąc w wakacje. Yeah, so may God bless you. Niech was Bóg błogosławi. Yeah, stay close to Jesus. I trzymajcie się blisko Pana Jezusa. We love you dearly. Kochamy was bardzo. We love your pastor. Kochamy waszego pastora. And we pray for you often. I się o was często modlimy. God bless you. Thank you, Douglas. Dziękuję bardzo. Tak. I tak jak moi drodzy widzicie, są takie radosne chwile. I znowu trafiamy do tej smutniejszej chwili, bo teraz mamy taki moment wspomnienia naszego brata Lecha Kopcia. Mam taki, to nie jest list, ale takie wspomnienie napisane przez pastora Marka i przeze mnie w tym tygodniu. Usiedliśmy i napisaliśmy krótkie wspomnienia na temat tego brata. Myślę, że wielu z was go zna. Dla tych, którzy go nie kojarzą, mam nadzieję, że to wspomnienie troszkę przybliży jego osobę dla was. Dziś wspominamy brata Lecha Kopcia, urodzonego w 1962 roku w Oleczku. Wychowywał się w rodzinie lekarskiej i od samego początku przejawiał zainteresowanie muzyką klasyczną. Dzięki temu ukończył szkołę przygotowującą do gry na organach w kościele. W szczególny sposób cenił sobie muzykę i twórczość Gustawa Mahlera. Po przyjeździe do Warszawy pracował w Filharmonii Narodowej. Poprzez różne doświadczenia życiowe i trudy dnia codziennego, które doprowadziły go do skrajnego wyczerpania fizycznego, doświadczył nawrócenia, po czym przyjął chrzest na wyznanie wiary w 2002 roku. Chrztu udzielił mu pastor Marek Budziński. Zmiana sposobu myślenia wynikająca z nawrócenia zapoczątkowała poszukiwanie nowych wartości w życiu. W sposób szczególny zaczął się opiekować swoim synem Hubertem, któremu poświęcił większość ze swoich najlepszych chwil życia. Zaangażował się w służbę w zborze, którą wykonywał sumiennie do ostatnich chwil. Zawsze pogodny i otwarty na kontakty z drugim człowiekiem, pomimo różnych problemów związanych z postępującą chorobą oraz stopniową utratą wzroku. W ramach swojej służby brat Lech prowadził śpiew,
grając na fortepianie w każdą środę i w święta. Kiedy wszyscy wyjeżdżali, zawsze można było na nim polegać. Często wspominał o swojej pracy zawodowej, której głównym celem była pomoc osobom niepełnosprawnym. Żeby się podjąć tej pracy, ukończył studia dające uprawnienia do tej pracy. Podczas pobytu w szpitalu przy ulicy Szaserów, kiedy było wiadomo, że śmierć jest już bliska, na naszą prośbę, żeby odpoczął, informował nas, że za 2 dni idzie do pracy, ponieważ tam czekają na niego jego podopieczni. Brat Lech Kopeć zmarł 15 lipca 2022 roku w hospicjum przy ulicy Bednarskiej i do końca życia zachował wiarę w Boga i odszedł bez lęku przed śmiercią. W imieniu zboru składamy wyrazy współczucia po stracie ojca, bratu Hubertowi oraz całej rodzinie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 22 lipca o godzinie 12 tutaj w kaplicy, a następnie o godzinie 13.30 na cmentarzu przy ulicy Żytniej. Moi drodzy, pochylmy teraz głowy, pomodlimy się, podziękujemy za życie i służby brata Huberta. Powstajmy może do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za brata Lecha Kopcia. Dziękujemy Ci za jego życie, za jego służbę i wkład tutaj w ten zbór. Panie, dziękujemy Ci za to, że zawsze pomocną ręką chciał w jakiś sposób przysłużyć się dla muzyki, dla dobra każdego nabożeństwa i zawsze można było na nim polegać. Panie, dziękuję Ci za to, co on tutaj wkładał właśnie w tą wspólnotę. Panie, modlę się o to, żebyś teraz prowadził i wspierał i obdarzał pokojem Huberta. I Panie, modlę się też o wszystkich, którzy są smutni tutaj w kaplicy, abyś Panie też obdarzał ich pokojem i po prostu był z nimi. Panie, powierzam Ci teraz czas zwiastowania Twojego słowa. Panie, modlę się o to, żebyś obdarzył mnie mądrością w wyjaśnieniu tego, co dzisiaj jest przed nami. Bądź Panie błogosławiony, bądź uwielbiony. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Takie rzeczy nigdy nie stają się prostsze. Moi drodzy, otwórzmy proszę pierwszy list Piotra. Przeczytamy dzisiaj wiersze od 1 do 4, rozdziału 5, pierwszy list Piotra, wiersze od 1 do 4. I potem ja przeczytam jeszcze w drugim tłumaczeniu, bo dzisiaj będziemy na jedną taką rzecz, chcemy zwrócić uwagę i po prostu dzisiaj ten wstęp będzie po przeczytaniu fragmentu z Bożego Słowa. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wiersze od 1 do 4. Starszych więc wśród was napominam, jak również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Czytam ten fragment jeszcze w tłumaczeniu Uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Starszych, którzy są wśród was, proszę również jako starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, który jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. I moi drodzy, tym fragmentem chciałbym zapoczątkować krótką serię w te wakacje. Chciałbym skorzystać z okazji tego, że zostałem powołany tutaj na pastora. I chciałbym w kilku kazaniach spojrzeć biblijnie na to, kim jest pastor, kim jest starszy, kto może zostać pastorem, kto może być starszym i w jaki sposób to się powinno przejawiać w zborze.
Myślę, że jest to taki temat, który warto od czasu do czasu odświeżać, w szczególności jeżeli nie jest on bardzo często przywoływany. I wydaje mi się, że to jest coś, co pozwoli nam pewne rzeczy uporządkować, przypomnieć, utrwalić. A może dla kogoś, kto dopiero zaczyna z Bogiem, będzie to coś zupełnie nowego. Może to będzie coś, co dopiero kogoś zaskoczy. Ponieważ jeżeli się uczymy żyć w posłuszeństwie Bożemu Słowu, to również ten aspekt naszego postępowania, naszego posłuszeństwa powinien wynikać z Bożego Słowa. I równocześnie myślę, że ta seria kazań będzie dla mnie osobiście pewnym wyzwaniem. Ponieważ te kazania będą ostatecznie w jakiś sposób mnie też rozliczały. Ale nie tylko mnie, ale wszystkich pozostałych starszych u nas w zborze. Bo jak zobaczymy, pastor to nie jest jedyny starszy. Ten fragment mówi o wszystkich starszych. Także moi drodzy bracia, którzy jesteście tu na sali albo którzy oglądacie, mam nadzieję, że też ten fragment będzie dla was dzisiaj istotny. Natomiast zanim przejdziemy do zagłębiania się w tekst, który chwilę temu czytaliśmy, chciałem zwrócić uwagę na to, że zasadniczo na każdym etapie historii są pewne problemy z przywództwem w Kościele. Od samego początku Kościoła były problemy z przywództwem w Kościele. Żyłyśmy w średniowieczu, były problemy z przywództwem w Kościele. I dzisiaj też są problemy z przywództwem w Kościele. Myślę, że jest temat bardzo drażliwy, bardzo delikatny, ponieważ wielu ludzi w różny sposób do tego gdzieś podchodzi. Dlatego często tego tematu nie dotykamy. Tego nie poruszamy, bo to może kogoś w jakiś sposób gdzieś poruszyć. Chciałbym wam przeczytać krótki fragment z książki Historia Kościoła Jamesa Northa. Jest to opis stanu Kościoła tuż przed reformacją. Myślę, że jest to taki całkiem ciekawy obraz tego, jak to kiedyś wyglądało. Czytamy tak. Wielu duchownych, szczególnie z wyższych kręgów, było winnych absenteizmu. Zajmowali urzędy w Kościele i czerpali z nich dochody, lecz nie wypełniali obowiązków, jakie z tym urzędem się wiązały. Bardzo często delegowano takiej pracy niższych duchownych, którzy wykonywali pracę w minimalnym stopniu, za co otrzymywali jedynie drobną cząstkę tego, co trafiało do rąk osoby oficjalnie sprawującej urząd. W przededniu reformacji jedynie 7% parafii miało na stałe proboszcza. Wielu z tych duchownych było także winnych pluralizmu, gdzie zajmowali więcej niż jeden urząd, a z każdego z nich czerpali dochody, nawet jeśli nie wykonywali pracy. I kiedy się czyta takie słowa, to realnie wiele różnych emocji potrafi się gdzieś w człowieku zakotłować. I wydaje się, że to tylko nie jest ten moment w historii, tylko ogólnie, kiedy jest niewłaściwe przywództwo albo niewłaściwe przywództwo jest sprawowane, to potrafi to sprawić wiele bólu. Sprawia to rozczarowanie. Sprawia to smutek, a nawet może spowodować wątpliwości. Często po tym, jak człowiek jest w jakiś sposób zraniony, to potem się pojawia taka obawa przyłączenia do jakiejkolwiek wspólnoty. Miałem niejedną taką rozmowę tutaj w Warszawie, że z kimś rozmawiałem i w jakiś sposób ktoś był zraniony i potem boi się zaufać w nowej wspólnocie, w której się znajduje. Ten krok wiary jest troszkę ciężki do pokonania. Może trafiłeś tu do zboru, bo czegoś takiego doświadczyłeś. Może akurat z takimi wątpliwościami się obecnie mierzysz, czy warto w ogóle przychodzić do Kościoła, warto się poddać pod jakieś przywództwo duchowe. Mam nadzieję, że to kazanie w jakimś stopniu pomoże ci po zyskaniu odpowiedzi na nurtujące ciebie pytania. Myślę, że jest bardzo ważne, ponieważ jednym z przyjawów posłuszeństwa Bożemu Słowu nie jest prowadzenie własnego chrześcijańskiego życia ja sam jako chrześcijanin, ale ja jako część pewnej wspólnoty. To nie jest prowadzenie chrześcijańskiego życia w pojedynkę, ale właśnie poddanie się wspólnocie pod prowadzenie ludzi, którzy nauczają zgodnie z Bożym Słowem. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w wierszu 17 czytamy tak. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie z wyzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Potem w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, wierszu 5. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I wydaje się, że nasza kultura ogólnie ma współcześnie problem z autorytetem. To nie jest tak, że to tylko wynika z jakiegoś zranienia. Tylko jest chyba taki szerszy problem ogólny autorytetu.
poddawanie się pod przywództwo. Raczej mamy takie nastawienie, ja wiem lepiej, ja potrafię, ja coś mogę zrobić. Więc jakiś taki koncept poddania się pod duchowe prowadzenie jest dzisiaj ludziom ogólnie obcy. I kiedy patrzę na ten fragment tutaj, o którym czytaliśmy w pierwszym liście Piotra, to kiedy patrzę na ten obraz, który jest tutaj użyty przez Piotra, a odnosi się do obrazu użytego przez Jezusa Chrystusa, że pastor jako duszpasterz, albo starszy jako duszpasterz, jest tak pięknym obrazem, ponieważ ukazuje, że to wymaga zaufania. Czytaliśmy dzisiaj fragment mówiący o tym, że owce znają głos swojego pasterza i mu ufają, za głosem obcego nie pójdą. I tam się pojawia taki aspekt zaufania. W Kościele musi być zaufanie między przywództwem a tym, który on prowadzi, bo tymi, którzy oni prowadzą. Jeżeli to zaufanie w jakimś sposób zostaje zerwane, to cały ten aspekt przywództwa nagle przestaje właściwie funkcjonować. I zaufanie do pastorów czy starszych polega na tym, że wiem, że oni będą przekazywać głos Chrystusa zgodnie z tym, co jest napisane w Bożym Słowie. Wiem, że jak przyjdę do zboru, to mnie nic złego nie spotka, ponieważ wiem, że mój pastor naucza zgodnie z Bożym Słowem. Wiem, że ci ludzie się o mnie modlą i o mnie się troszczą i wiem, że tutaj nie będzie nagle jakiejś dziwnej zmiany i będę zaskoczony i będę zgorszony. Na tym polega zaufanie do tego przywództwa. Więc mamy pewien aspekt ogólnego zaufania. Tego, że w jakimś stopniu ludzie, którzy się poddają, ufają tym, którym się poddają. I mamy tutaj fragment, który mówi o starszych. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym wierszu czytamy: starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. I to jest bardzo ciekawe, że w tym miejscu, kiedy apostoł Piotr pisze do starszych, to on się nie powołuje na swój autorytet apostoła. Na początku listu czytamy: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Więc Piotr ma pełen autorytet jako ten, który mówi w imieniu Chrystusa, żeby się na ten autorytet teraz powołać i powiedzieć: słuchajcie, ja wam teraz mówię, jak ma być. Ja wam powiem i macie się mnie słuchać, bo ja jestem apostołem, a wy jesteście starszymi. Nie. Tutaj apostoł Piotr dokonuje ciekawego zabiegu. Mówi: słuchajcie, wy jesteście starszymi, ja też jestem starszym i słuchajcie, ja teraz mówię do was jako równy z równym. Teraz wysłuchajcie mnie jako ten, który też wie, o czym mówi. Apostoł Piotr mówi dalej: świadek cierpień Chrystusowych. Wcześniej w liście powoływał się na to, że była wielka przemiana na górze i on to widział. Ale tego się nie odnosi. On się odnosi do cierpień Chrystusowych. Piotr przyjawia w tym fragmencie, kiedy wzywa do pewnego postępowania, przejawia bardzo pokorne, uniżone podejście, ponieważ chce ten sam duch przekazać tym, do których pisze. On chce, żeby ci, którzy czytają ten fragment, mieli to samo podejście w tym, jak traktują innych. Co jeszcze się pojawia w tym pierwszym wierszu? Myślę, że jest to bardzo ważne. Pojawia się tutaj nie jeden starszy, ale wielu starszych. Czytamy: starszych więc was napominam. To nie jest jeden starszy. To nie jest jeden pastor celebryta. Jest to grupa ludzi odpowiedzialnych duchowo za tą konkretną grupę ludzi, którą Bóg im daje. Jest to pewien model, który wynika nawet ze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz okazał się, że było dla niego za trudno, było za dużo jakby pewnego obowiązku na nim spoczywało. I potem przychodzi jego teść Jetro i mówi: słuchaj, potrzebujesz pomocy. Znajdź sobie ludzi, którzy ci w tym pomogą. I w Księdze Wyjścia w 18 rozdziale czytamy: ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych. I ty ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą. Jeśli to uczynisz, to podołasz temu, co ci Bóg nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca. Więc kiedy jest więcej niż jeden starszy, to zmniejsza natężenie, to zmniejsza obciążenie,
tego jednego starszego, który byłby odpowiedzialny za całość. Zmniejsza też zagrożenie wypalenia, gdzie realnie jeden starszy może pójść odpocząć i kolejny przyjmuje jego obowiązki, bo też jest do tego w odpowiedni sposób przygotowany. Wielu starszych zmniejsza ryzyko rządów autorytarnych jednego starszego. Jeżeli jest tylko jeden starszy przełożony nad kościołem, to się nagle okazuje, że może podejmować jakieś decyzje, które mogą być na szkodę zboru, nie na szkodę, nie na dole, nie na jego dobra. Różni starsi mają różne dary. Są starsi, którzy mają pewne obdarowanie może w kwestiach finansów, są ci, którzy potrafią dobrze administrować, są ci, którzy potrafią dobrze słuchać. Każdy starszy w szczególny sposób coś wnosi w zbór. Tak samo każdy starszy w naszym zborze coś wnosi. Każdy starszy, który jest wybrany jako starszy tutaj w zborze, wnosi jakiś element, który jest bardzo wyjątkowy. Różni starsi uczą pokory. Czasami jest różnica zdań, kiedy jeden starszy uważa jedną rzecz, drugi uważa drugą i trzeba się jakoś dogadać, trzeba coś wyjaśnić. Może nie zawsze będzie tam tak łatwo dojść do wspólnego języka, a jednak się okazuje, że mój głos niekoniecznie jest najważniejszy, ponieważ ktoś inny ma inne zdanie. Więc tu się pojawia bardzo silny przekaz pewnej pokory, pewnego uniżenia, gdzie nie można forsować swojego spojrzenia za wszelką siłę, ale realnie będę tym, który będzie w jakiś sposób starał się dogadać. I właśnie takim wstępem Piotr zaczyna pewne wezwanie do tych starszych. I to wezwanie zaczyna się w wersecie drugim na początku, gdzie jest napisane: paście trzodę Bożą, która jest między wami. Paście trzodę Bożą. W tym fragmencie, który dzisiaj jeszcze doczytałem z Uspółczesnej Biblii Gdańskiej, pojawia się jeszcze aspekt doglądaj trzodę. To jest taka różnica w manuskryptach, ale generalnie się uznaje, że to doglądaj trzodę jest dobrym dodatkiem. Tam się pojawia słowo episkopos, czyli to, co dzisiaj uznajemy za słowo biskup. Dlatego w tym fragmencie jest bardzo ciekawe połączenie trzech słów. Słowa presbiteros, czyli starszy, episkopos, czyli biskup, nadzorca, ten, który dogląda, i słowo poimanen, czyli pasterz, albo ten, który dba o trzodę. Te trzy słowa, te trzy funkcje są sobą zjednoczone, są sobą nierozłączne. To są słowa, które się pojawiają w Nowym Testamencie i są używane wymiennie. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w wierszu 27. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty jego własną krwią. Paweł zwraca się tam do starszych, czyli prezbiterów. W trakcie swoich wypowiedzi nazywa ich biskupami, czyli episkopos, oraz wzywa ich o to, żeby w pasterski sposób troszczyli się o to, co im zostało przez Chrystusa powierzone. Zauważcie, że tutaj nie ma rozdziału na starszych, na biskupów, czy też nadzorców, oraz pastorów, czy też duszpasterzy. Te wszystkie trzy elementy w jakimś stopniu się łączą i są sobą powiązane. I w Nowym Testamencie terminy są używane zamiennie. Oznacza to, że w praktyce nie ma osobnego urzędu pastora. Nagle to się może wydawać takie szokujące, bo przecież są pastorzy w zborze. Jakim cudem może być tak, że nie ma urzędu jak pastor? Raczej jest urząd starszego albo nadzorcy, ten, który pilnuje, a pastor jest pewną funkcją, czyli tego, co on wykonuje. I ta funkcja pastora, czyli tego, który się troszczy o trzodę, jest bezpośrednio powiązana z urzędem starszego w zborze. Oznacza to, że każdy pastor albo każdy starszy jest pastorem i każdy starszy jest pasterzem. I oczywiście mamy historycznie, ze względu na różne uwarunkowanie kulturowe i społeczne, te urzędy kościelne przechodziły różne przemiany i do dzisiaj w różnych kościołach różnie to wygląda. Ale w praktyce, przynajmniej w kościele baptystów, jest tak, że pastor jest jakby starszym nauczającym. Czyli w Nowym Testamencie widzimy starszych, gdzie każdy starszy powinien mieć umiejętność nauczania, ale też są starsi nauczający, którzy sprawują jakby tą odpowiedzialność częściej niż inni. Czyli oni są tymi, którzy sprawują to regularnie. Więc ten aspekt starszego i nadzorcy, i pastora wiąże się bardzo blisko z sobą. I ten nakaz, który się pojawia, paście trzodę Boga, jest jakby wskazaniem dokładnie na to, w jaki sposób i czym się ci starsi mają zajmować. To
To jest coś, co Jezus powiedział Piotrowi, zanim Jezus w niebo wstąpił. I czytamy w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, w wierszach od 15 do 17. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu: paś owieczki moje. Rzeczy mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzeczy mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu: Jezus, paś owieczki moje. Dla Boga jest ważne to, aby pasterze dobrze swoją funkcję wykonywali. Ta troska jest powierzona z ogromną odpowiedzialnością i będą z tego rozliczeni, o czym czytaliśmy już w liście do Hebrajczyków. Będą z tego pasterze rozliczeni. Jezus w tej rozmowie z Piotrem używa dwóch słów. Oba mogą oznaczać paszenie owiec, ale jedno również oznacza karmienie. Czyli jedną z podstawowych funkcji pasterza jest to, że zapewnia im pokarm. Zapewnia im dobry pokarm. To jest bardzo podobna myśl, jedna i druga. I myślę, że żaden dobry pasterz nie będzie zabierał swoich owiec na jakieś złe pastwiska i na pewno nie będzie zabierał swoich owiec tam, gdzie są strumyki wody zatrutej na przykład. To byłby bardzo zły pasterz, gdyby tak miało miejsce. Co więcej, to do pasterza należy rozróżnienie, na jakie pastwisko w danej chwili jest zabrać owce. I do pasterza należy to decyzja i rozważenie tego, co akurat ludzie powinni usłyszeć, jaki jest stan duchowy zboru i do czego powinno się ich prowadzić. Pastor ma ich zachęcać, ma ich budować prawdami prowadzącymi do coraz lepszego poznawania zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. Pastor nie ma mówić akurat tylko to, co ludzie chcą słyszeć. Czasami jest tak, że ludzie mówią: dobrze, to potrzebujemy tego, chcemy tego, chcemy tego, chcemy tego. Ale na przykład w drugim liście do Tymoteusza czytamy o tym, że pastor musi głosić w każdym czasie, czy to jest dogodny czas, czy też niedogodny. Czy jest akurat na to moda, żeby słuchać, czy też nie ma mody. To jest zadanie, które jest ciągle wykonywane, bez względu na okoliczności. W Starym Testamencie w Izraelu, kiedy pasterze nie wykonywali swojej pracy dobrze, to Bóg ich napominał. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela o pasterzach, którzy pasą mi lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę was za wasze złe uczynki i sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem i sprowadzę je na moje pastwisko. I będą płodne i liczne i ustanowię na nich pasterzy, którzy je paść będą i nie będą się już bały ani trwożyły i żadna z nich nie zaginie. Dobrzy pasterze w dobre miejsca prowadzą swoje owce, dobrze prowadzą duchowo swój lud. I teraz pytanie, w jaki sposób się dokonuje to doglądanie? W jaki sposób można we właściwy sposób nadzorować i troszczyć się w odpowiedni sposób o tych, którzy ma się pod swoją opieką? Czy spotkaliście kiedyś rolnika, który nie pachniał jak obora? Jeżeli się spotka rolnika, który ma swoją oborę, który ma swoje zwierzęta, to często czuć, że to jest rolnik. Dlaczego? Bo spędza z nimi czas. Jest z nimi, wie, czego potrzebują, wie, jak je nakarmić. Podobnie jest z dobrym pasterzem. Pasterz dobry nie będzie pasterzem, który będzie się chował przed swoimi owcami, ale będzie chciał z nimi przybywać, będzie chciał z nimi rozmawiać, wysłuchać, może tej samej historii po raz kolejny. Na tym polega bycie blisko tych, którzy realnie są mu dani. Bycie w smutkach, tak jak dzisiaj, i w radościach, tak jak dzisiaj. To wszystko się składa na posługę pasterską. To właśnie ludzie są ich służbą. I służba pastora wynika z głębokiej miłości do Chrystusa i przejawia się głęboką miłością do ludzi mu powierzonych. Wynika to z głębokiej miłości do Chrystusa i przejawia się to głęboką miłością do ludzi mu powierzonych. Ponieważ na chwilę
Na chwilę Bóg postanowił, żeby dać odpowiedzialność na pewną grupę ludzi duchową dla pewnych odpowiednich duszpasterzy. Czytamy o tym, że to jest trzoda Boża, która jest między wami. Owieczki w tym fragmencie to są ludzie wykupieni drogocenną krwią Chrystusa, przelaną na krzyżu. I to On decyduje się, żeby na krótką chwilę, to może być rok, może być dwa, może być 10 albo 50. To jest krótka chwila w perspektywie wieczności. Żeby na krótką chwilę dać odpowiedzialność duchową nad Jego trzodą pewnym ludziom. Jest to ogromny przywilej, ogromna odpowiedzialność. Ale równocześnie jest to coś, co oni powinni chcieć robić. I o tym zaraz sobie więcej powiemy. Jeżeli to jest trzoda, która jest między tymi pasterzami, to wskazuje to na jeszcze jedną bardzo cenną prawdę, która wydaje mi się, że czasami może być zanikająca we współczesnym świecie. Między innymi to, że pasterze znają najlepiej swoją trzodę. Wiedzą, z czym się ludzie zmagają, wiedzą, jakie są problemy, wiedzą, jakie są radości i są w stanie w odpowiedni sposób może pomóc, a jak nie wiedzą, to poszukają pomocy. Na tym polega służba bycia między swoimi owcami. Ja bardzo lubię słuchać różnych kaznodziejów w internecie. Mam kilku takich ulubionych. To mam kilku fajnych, których lubię sobie słuchać. Są nawet lepszymi kaznodziejami ode mnie, jestem tego w pełni świadomy. A równocześnie wiem, że moim kaznodzieją tutaj, moim pastorem, który nie pasterzuje w tym zborze, jest pastor Marek Budziński. On zna mnie najlepiej. I mam nadzieję, że macie też takie spojrzenie, że tutaj starsi w tym zborze, pastorzy w tym zborze znają was najlepiej i wiedzą, czego wy potrzebujecie. To jest coś, co wynika z tego zaufania, że wy przychodzicie i ufacie, że ci, którzy wam głoszą i się o was troszczą, odpowiadają na waszą duchową potrzebę. I teraz pytanie, jak ma wyglądać to pasterzowanie, bo teraz już od tego nakazu Piotr przechodzi do pewnego sposobu tego, jak to ma wyglądać, do pewnego nastawienia. I w tym nastawieniu pojawiają się negatywy i pozytywy, takie plusy i minusy. To jest bardzo fajne to, co tutaj Piotr robi. Mówi nie to, ale to. Nie to, ale to. Pierwszy plus minus to jest nie pod przymusem, ale chętnie. Czyli pierwszym kontrastem jest nie robienie tego pod przymusem, ale robienie tego z chęcią. Czyli jeżeli kocham ludzi, którym służę, to będę robił z chęcią. Jeżeli mam głęboko zakorzenione pragnienie tego, żeby ludziom usługiwać, to będę to robił z chęcią. I to nie będzie jakaś moja zachcianka, ale to będzie coś, co Bóg głęboko do mojego serca składa. Nie może to być tak, że wybiera się bycie pastorem jako jedną z ostatnich możliwych opcji. No trudno, nie wyszło mi, to zostanę pastorem. Albo nie miałem lepszego pomysłu na życie, to zostanę pastorem. Również niewłaściwą pod tym kątem motywacją będzie to, że się idzie do seminarium, no i człowiek z automatu staje się pastorem. Tak to nie działa, moi drodzy. Albo idę do seminarium, no i skoro już jestem w seminarium, uczę się tej teologii, to mogę zostać pastorem, pewnie. Czemu nie? To nie jest właściwa motywacja. Właściwa motywacja jest głęboko zakorzenionym pragnieniem usługiwania drugiemu człowiekowi. Chęć i pragnienie jest szczególnie potrzebne w trudnych sytuacjach. Kiedy się człowiek zmaga z jakąś rozmową, sytuacją, której może nie do końca jest w stanie rozwiązać, to jeżeli to jest coś, co robię pod przymusem, to może nie będę chciał tego dociągnąć do końca. Zostawię to po prostu tak, tak mi się podoba. Bywało tak, że w średniowieczu na różnych stanowiskach ustanawiano ludzi w wieku 6-7 lat, ponieważ no, tak rodzinne powiązania nakazywały, więc ktoś został biskupem, miał 6 lat, miał pod sobą 1000 osób jako, powiedzmy minimalnie 1000 osób jako pewien odpowiedzialność duchowa, ale to po prostu było pewne rodzinne przekazywanie dalej. Ktoś taki może realnie chcieć to wykonywać. Drugim przykładem, wydaje mi się bardziej nam bliższym, tak chyba wydaje się, że w XXI wieku, to jest taka rzecz, która bardzo nas dotyka. Czyli kolejny plus minus to jest nie dla brudnego zysku, ale z oddaniem, z zapałem. I to jest chyba najbardziej drażliwa kwestia, czyli finanse w zborze. Nie dla brudnego zysku. I tutaj o czym Piotr pisze, to jest ochrona przed lenistwem duchowym. Czyli
mogę powiedzieć, co mi się podoba, zgarnę kasę i przez cały tydzień człowiek się obija. Na tym polegała służba takich filozofów wędrownych. Oni chodzili z miasta do miasta i nagle zaprosili parę osób, wysłuchali, zbierali pieniądze i potem siedzieli przez tydzień. I bardzo ciekawe są różne takie pisma z tamtego czasu, gdzie ostrzegają, jak rozpoznać fałszywego filozofa od prawdziwego wędrownego filozofa. To tam z tym do tego się tutaj prawdopodobnie Piotr odnosi. Ale to nastawienie do tego, że chce użyć swojej pozycji do tego, żeby zarobić na tym pieniądze, to jest właśnie to, o czym tu mówi Piotr. Ponieważ postawienie siebie w sytuacji, kiedy ma się zaufanie ludzi, prowadzi to do dużych możliwości malwersacji finansowych. Dobrych kilka lat temu była dosyć głośna sprawa z pewnym pastorem z Singapuru, który wziął z kasy swojego zboru kilkadziesiąt milionów funtów, żeby rozkręcić karierę muzyki popowej swojej żony. I niestety się okazało, że żona tego pastora nie śpiewała tak pięknie, jak on się tego spodziewał i te pieniądze nigdy do kasy zborowej nie wróciły. Nie wiem, dla mnie jedną z piękniejszych rzeczy, jaka się dzieje na konferencji zboru dorocznej, jaką mamy, jest to, kiedy jest sprawozdanie finansowe, gdzie finanse są przejrzyste i potem jeszcze przychodzi komisja skrutacyjna, która potwierdza, że te finanse są przejrzyste. I realnie nie ma tutaj możliwości na jakieś dziwne zagrywki. To jest coś pięknego. Naprawdę to się wydaje, że to jest po prostu kolejny element konferencji zboru. Nie, nie, nie. Jest coś wspaniałego, który pokazuje, że my realnie jesteśmy też odpowiedzialni wobec innych, jeżeli chodzi o finanse. Co jakiś czas można w mediach i w internecie trafiać na informacje, że komuś Bóg powiedział, że ma zabrać 40 milionów dolarów na nowy samolot prywatny. Komuś Bóg powiedział, że ma się przeprowadzić do willi z ogromnym basenem na 15 milionów dolarów i zbiera i ludzie płacą i płacą. I potem jak się dowiedzą, że jednak to szło na niewłaściwe cele, to potem jest smutek, jest płacz i nie wiadomo, co z tym zrobić dalej. I teraz to nie znaczy, że pastor nie może zarabiać pieniędzy, że nie może otrzymać wynagrodzenia. Apostoł Paweł też bronił tego prawa. W pierwszym liście do Koryntian mówił, a tak też postanowił Pana, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Jednak nie korzystałem z żadnych z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Czyli może pastor zarabiać pieniądze, ale nie powinien używać swojej pozycji do tego, żeby wyzyskiwać zbór, żeby wyzyskiwać tych, którzy mu ufają. Ostatnie plus minus to jest nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. I tu jest pewien kontrast sprawowania swojej władzy w sposób władczy i autorytarny z uniżonym panowaniem jako wzór. Czyli ponownie się pojawia aspekt pokory, aspekt uniżenia. I bardzo smutne są rozmowy, kiedy ktoś wyjdzie z jakiejś takiej wspólnoty, gdzie realnie ktoś w jakiś naprawdę władczy, autorytarny sposób spróbuje swoją władzę. I potem jest ból, jest smutek, jest niezrozumienie, dlaczego jak do tego doszło. Ale z drugiej strony ten kontrast, który tu się pojawia, jest bardzo drastyczny. Bo już ta władza w Kościele ma się przejawiać, też wpływ ma się przejawiać jako wzór. I tutaj się pojawia ten aspekt wielu starszych. Jak jest wielu starszych, jest wiele wzorów. Na przykład ja nie jestem w stanie być wzorem w wychowywaniu dzieci. Nie mam dzieci, nie mogę być wzorem w tym zakresie. Ale są inni starsi, którzy mieli dzieci i można się ich zapytać, jak do tego doszło, że ich dzieci wzrastają w poznaniu Boga. To jest pewien wzór, którego Bóg chce, żebyśmy po prostu z tego korzystali. Są pewne rzeczy, w jednym starszy jest lepszy i inny starszy jest czymś innym lepszy. Mają ogólnie być wzorem w wierze, w posłuszeństwie Bogu i prawdzie, ale w szczególności w pewnych sytuacjach życiowych to Bóg daje konkretnych starszych do tego, żeby mogli nam w jakiś sposób usłużyć. To jest, jak czytałem, to ktoś podał bardzo taką mądrą myśl pod tym kątem. Powiedział, że czy wiecie, dlaczego Bóg daje nam wzór? Jako ludzi, którzy mają być wzorami. Apostoł Paweł sam mówił, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Czyli to nie jest coś nowego tutaj. I to się pojawia, przynajmniej tak ta osoba uważa, ja się z tym zgadzam, że patrząc na kogoś bliżej mnie, to jestem w stanie powiedzieć, okej, to jest do zrobienia. Czyli tak jak patrząc na Chrystusa,
patrząc na Jego cudowność, na Jego wspaniałość, na to, kim On jest, jaki On jest doskonały, to można czasem mieć takie poczucie, ja tego nie zrobię. Jest to bardzo dobre uczucie, bo tego nie zrobimy. Nigdy nie dorównamy Chrystusowi. Może tego dążymy, chcemy być jak Chrystus. Ale potem Chrystus ustanawia ludzi i mówi, słuchajcie, wystarczy, jak będziesz troszkę jak On. Potem się patrzy, mówi, okej, to jest do zrobienia. Mogę to zrobić. Mogę w ten sposób żyć, mogę tak postępować. Jest to dzięki temu coś prostszego, dzięki czemu jest to coś łatwiejszego. Jest to wzór, który jestem w stanie naśladować. I ostatecznie przechodzi się proces uświęcenia. Czyli widzimy się w różnych momentach życia i tak jak w jednym momencie starszy może czegoś mu brakuje, to wierzymy, że Bóg uzupełnia te braki po drodze. Jak czegoś brakuje, to po drodze może coś się zmieni i Bóg będzie wyposażał jednego, drugiego, trzeciego, starszego do tego, żeby byli odpowiednim wzorem w odpowiednim miejscu. I moi drodzy, czym to się kończy? Kończy się tym, że gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Więc jest nagroda za właściwe sprawowanie swojego pasterstwa, swojego starszeństwa, swojego nadzorstwa, swojej troski, swojej opieki. Ale równocześnie idzie z tym pewna odpowiedzialność, pewne zabezpieczenie, że Jezus mówi, nauczyciele będą w zupełnie inny sposób sądzeni. Ci, którzy przewodzą, będą w zupełnie inny sposób oceniani, ponieważ oni odpowiadają. Jest to trudne. Jest to trudne zadanie. Ale moi drodzy, myślę, że to jest coś, do czego mam nadzieję, że będziecie w stanie rozliczać po prostu. To nie jest coś, co jest po prostu mówione i tak nie będzie. To jest pewny Boży wzór, który jak Bóg da, mam nadzieję, że tutaj będzie się i realizował tutaj w zborze i w wielu innych zborach. Jeżeli Bóg realnie stawił cię w miejscu, gdzie masz zbór i masz pastora, który w ten sposób żyje, masz starszych, którzy w ten sposób o ciebie troszczą, to jest to ogromne błogosławieństwo. Jest to ogromne błogosławieństwo, bo jak widzimy, bywają różne przypadki. I teraz nie mówię, że to jestem najlepszym starszym, daleko mi do tego. Ja potrzebuję tak bardzo uświęcenia, tak bardzo potrzebuję Chrystusa, jak każdy na tej sali, nawet bardziej. A jednak Piotr wzywa do tego wzoru. Piotr wzywa do tego i Chrystus też do tego wzywa. I moi drodzy, mam nadzieję, że tak realnie będziecie się o to modlić, żeby to będzie się wypełniało tutaj w zborze. Zachęcam do tego, żebyśmy powstali. Ja się pomodlę. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, wyjaśniasz pewien porządek, który istnieje. Nawet jeżeli ten porządek jest troszkę niezrozumiały, nawet jeżeli ten porządek jest troszkę nowy, inny, to Ty jednak, Panie, wzywasz do pewnego wzoru. Panie, wzywasz swoich pasterzy do tego, żeby się troszczyli o Twoją trzodę. Panie, ludzi, których Ty wykupiłeś swoją cenną krwią. Panie, oni nie należą do nich, ale należą do Ciebie. Panie, ucz nas tego, żebyśmy realnie w ten sposób siebie postrzegali, żebyśmy razem w pokorze wobec siebie postępowali. Bądź, Panie, błogosławiony, bądź uwielbiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, postańmy na stojąco. Zaśpiewamy teraz ostatnią pieśń, podczas której zbierzemy dobrowolną ofiarę. Nadzieję odnalazłem w Nim, On moją siłą, światłem mym, On fundamentem, twierdzą tą, co zniesie najstraszniejszy grom. Miłości szczyt, pokoju Bóg, uciszę strach. Cieszycie życia sens.
Straszna jest Chrystusa moc, ochrania mnie od pierwszych chwil pożycia kres, wytycza drogi mojej bieg i grzechu zło. Panie Boże, dziękujemy Ci za to nabożeństwo. Dziękujemy Ci, Panie, za tych, którzy w tym tygodniu obchodzą urodziny. Panie, błogosław ich i prowadź ich. Panie, dziękujemy Ci też za te dary, które zostały teraz zebrane. Niech one służą na Twoją chwałę. To Cię, Panie, prosimy. Panie, bądź błogosławiony i uwielbiony w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Wysłuchajmy jeszcze na koniec słów błogosławieństwa z listu do Galacjan, 18 wiersz. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Niech was Pan prowadzi i błogosławi.